Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam Państwa ze wschodniej Jerozolimy. Znajdujemy się na górze Skopus, skąd roztacza się przepiękna panorama na pustynię judzką, a w drugą stronę można podziwiać zachodnią Jerozolimę. Co znaczą słowa wstępować do Jerozolimy bądź wstępować z Jerozolimy? Bo do Jerozolimy się nie przyjeżdża, do Jerozolimy się nie wchodzi, do Jerozolimy się wstępuje albo zstępuje. I ma to głębokie znaczenie teologiczne, bo wstępuje się w Bożą obecność albo odchodzi się z Bożej obecności i wstępuje się w dół. To właśnie znaczą słowa, których Jezus używa, gdy mówi o pewnym człowieku, który zstępował z Jerozolimy do Jerycha. Właśnie tu, w tym miejscu, prowadził dawny szlak do Jerycha. Dzisiaj prowadzi ten szlak współczesny. Ale do Jerycha szło się przez pustynię, a potem przecinało się ją, idąc jedną ze słynnych ładii, która zaopatrywała pielgrzymów do Jerozolimy w wodę i która gwarantowała poczucie bezpieczeństwa. Bądź, jak okazuje się z opowieści o dobrym Samarytaninie, niebezpieczeństwa było właśnie. I tam będziemy się chcieli wybrać jutro rano, aby o brzasku dnia zobaczyć to niezwykłe miejsce. Zapraszam. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien uczony w piśmie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? On, nawiązując do tego, rzekł. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na wpół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Zobaczył go, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. Proszę Państwa, znajdujemy się nad Wadi Kelt. Tak nazywa się to miejsce, co znaczy Dolina Basenu. Tutaj w tej Wadi, to są takie typowe rzeki okresowe, jednak ta Wadi nie jest rzeką okresową. Tutaj płynie potok, który się nazywa Nahal Prat. Ten szlak mieści się między Jerychem a Jerozolimą i był znany starożytnym, dlatego że prowadził wzdłuż łatwego dostępu do wody. Stąd był on na pewno znany Jezusowi, który do Jerozolimy wstępował z Jerycha, jak również głównemu bohaterowi dzisiejszej opowieści o dobrym Samarytaninie, którym jest, uwaga, nie dobry Samarytanin, ale uczony w piśmie. Tu, na tym urwisku skalnym, jakby wklejony w te skały pustyni judzkiej, znajduje się klasztor świętego Jerzego Koziby, zbudowany w 420 roku. Dlaczego w takich miejscach mnisi budowali klasztory? Według legendy tutaj miałby przebywać prorok Eliasz. Ale oczywiście jest to tylko legenda, która zasadza się na grze słów. Prorok Eliasz w Piśmie Świętym mówi się, że miał przebywać na pustyni przy potoku Kerit. Wadi Kelt, Kerit,
ta zbitka słowna może sugerować, że to właśnie tutaj prorok Eliasz przebywałby przez 3 lata, zanim miał doświadczenie spotkania z Bogiem w powiewie łagodnego wiatru na górze Choreb, czyli na Synaju. To jest jeden element. Drugi element, późniejsza tradycja chrześcijańska mówi również o tym, że do tego miejsca w czasie Wielkiej Depresji miał przyjść święty Joachim. Ta depresja pojawiła się u niego pod wpływem smutku duszy, bo uświadomił sobie, że nie może być ojcem. Tu w tym miejscu anioł miał pocieszyć świętego Joachima i powiedzieć mu, że zostanie ojcem Maryi. Kolejny element. Ale dla naszej opowieści jest istotne coś innego. To miejsce jest pomiędzy Jerychem a Jerozolimą, dokładnie po środku. I to tu Jezus umiejscawia przypowieść o dobrym Samarytaninie. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Ten wątek jest bardzo istotny. Schodził z Jerozolimy, zstępował z Jerozolimy. Ale do czego? Do Jerycha, do miasta grzechu. A więc człowiek, którego napadli zbójcy, nie był niewinnym człowiekiem. On wybiera. Wybiera zamiast świętości Boga, wybiera przestrzeń grzechu. I w tej rzeczywistości doznaje doświadczenia napaści przez zbójców. Jakie znaczenie ma ta przypowieść dla nas, jakie znaczenie ma dla Kościoła? Będę chciał, starał się przybliżyć razem z Państwem, wędrując teraz przez pustynię judzką do Jerycha, nie poszukując wprawdzie grzechu, ale poszukując znaczenia tej przypowieści. Idąc do Jerycha po drodze, chciałbym, żebyśmy odwiedzili ten właśnie klasztor świętego Jerzego Kozibie, który, jak już Państwu wspominałem, jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Bożej Rodzicielki, Teotokos. Słońce zaczyna doskwierać, grzać. Ludzie mówią, że na pustyni nie ma wody. Otóż woda jest na pustyni, tylko trzeba wiedzieć, gdzie jej szukać. I wiedzieli o tym starożytni tułacze nomadzi. Wiedzą o tym współcześni Beduini. Wiedzą o tym mnisi z tego klasztoru. A dzięki temu, że są oni tutaj tak głęboko zakorzenieni, można ich odwiedzać, również i my mamy dostęp do tego życiodajnego płynu. Proszę zobaczyć. I dodam tylko tyle, że w tej wodzie nie wolno się kąpać, nie wolno się nią posługiwać do innych celów, jak tylko do celów spożywczych. Bo tą wodą karmią się również zwierzęta, ptaki, które tutaj są obecne. My jesteśmy gośćmi w ich domu. To nie oni są gośćmi w naszym domu, ale to my jesteśmy gośćmi u nich. Jestem tutaj troszkę przed czasem. Klasztor otwarty jest dopiero od godziny 9:00, ale postaram się uprosić jakiegoś mnicha. Może pozwoli mi strudzonemu wędrowcy pomodlić się chwilę przed godzinami, w których klasztor jest otwarty dla publiczności. Chciałbym niemniej pokazać Państwu, jak wygląda ta cudowna wadi, w której się znajdujemy i która jest szlakiem z Jerycha do Jerozolimy. No i niestety okazuje się, że brama zamknięta na głucho, nie tylko dlatego, że nie ma jeszcze godziny 9:00, ale że po prostu mnisi nie przyjmują gości od czasów koronawirusa. No cóż, nowa sytuacja. Idziemy dalej. Zachodzi pytanie, dlaczego na negatywnych bohaterów swojej przypowieści Jezus wybiera kapłana i lewitę, ludzi związanych blisko z kultem świątynnym. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi o kwestie rytualne. Człowiek leżący przy drodze wydaje się być martwym. Zostawili go na pół umarłego. Kapłan i lewita nie wiedzą, czy on już nie żyje. Dotykając zwłok, a zmierzając ku świątyni,
zaciągają na siebie rytualną nieczystość, nie mogą sprawować kultu. Ale chyba Panu Jezusowi chodzi o coś jeszcze innego. Chyba chce pokazać, że kult świątynny jego czasów był kultem pustym. Kapłan i lewita, którzy są blisko Boga, z definicji powinni wiedzieć, czym jest miłosierdzie, ale oni mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą i są jak bożki pogańskie, brak jest oddechu w ich ustach. Są ludźmi, właśnie oni są ludźmi martwymi. I właśnie oni nie zauważają tego, co jest najistotniejsze, a mianowicie Boże miłosierdzie. Serce, które powinni formować w sobie w kulcie świątynnym, staje się dla nich, jak powie prorok, wcześniej prorok Ezechiel, stanie się sercem kamiennym. I to właśnie to serce kamienne będzie chciał wyrwać Jezus i dać nam serce z ciała, otwierając oczy na potrzeby naszych braci. I tak, proszę Państwa, wygląda droga z Jerozolimy do Jerycha. Dzisiaj oczywiście jest to szlak turystyczny, dobrze oznakowany, ale w czasach Jezusa jedynym punktem odniesienia było właśnie to wadi. Częściowo wyschnięte, częściowo ciągnące wodę i dającą życie. Poruszamy się powolutku i warto sobie postawić kolejne pytanie o Samarytanina. Bo kim był ten człowiek z przypowieści Jezusa? Przede wszystkim wyrzutek społeczny, traktowany przez współczesnych sobie Żydów jako ktoś gorszy od poganina. Ktoś, kto udaje, że jest Żydem, a Żydem nie jest. Ktoś, kto sprawuje fałszywy kult. Ktoś, od kogo odwraca się głowę. I to już dyskwalifikuje go od tego, żeby być pozytywnym bohaterem opowieści. Jest też druga rzecz. Ten Samarytanin jest wędrowcem. Nic szczególnego. To nie jest jakiś bohater, człowiek pełen cnót. Od zwyczajny handlarz, który wiezie ze sobą jakiś towar i znalazł się tam przypadkiem, wędrując, mówi Słowo Boże. To znaczy, że podobnie jak to Wadi, on też meandrował przez swoje życie. Jest wędrowcem. To bardzo ważna wskazówka. I trzecia, niewiele go różni od kapłana i lewity, albo inaczej. To coś, to niewiele, to jest taka cienka, czerwona linia, która staje się punktem granicznym. Ostrożnie, żebyśmy tutaj nie spadli do tego kanionu. A mianowicie mówi Słowo Boże, że podobnie Samarytanin zobaczył, dostrzegł tego pobitego człowieka i wtedy, dodaje, wzruszył się głęboko. Zatrzymam tu na chwilę opowieść, żeby pokazać Państwu tę perspektywę cudowną, która przed nami się roztacza, więc będę musiał odwrócić obraz kamery. Mówi się, że ta trasa z Jerozolimy do Jerycha jest bardzo niebezpieczna. Niektórzy twierdzą, że nawet do dzisiaj jest niebezpieczna, dlatego odradzano mi, żebym tutaj udawał się samotnie, ale są samotni podróżnicy, którzy przemierzają tę trasę i nie lękają się. Właśnie minąłem przed chwilą fajnego młodego człowieka z Hiszpanii, który podobnie jak ja szuka ciszy i troszeczkę samotności. Ale wracamy do naszej opowieści o Samarytaninie. Pan Jezus mówi, że wzruszył się i wtedy dokonał tych wszystkich czynności, które dobrze znamy z Ewangelii. Dlaczego ważna jest ta gospoda? I czym ona jest? I w ogóle kim jest ten Samarytanin? Więc kim jest ten Samarytanin? Nieznajomy? Bezimienny? Nie. Wydaje się, że z tym Samarytaninem
utożsamia się sam Jezus, który jest boskim wędrowcem, a zarazem lekarzem. I ta gospoda, do której zaprowadził biednego grzesznika poranionego przez życie, to Kościół, któremu zostaje dane zadanie starania się o grzeszników, leczenia ran grzeszników. Jak wiele jeszcze musimy nauczyć się o sobie, o nas samych, o Kościele, żeby zrozumieć rolę i powołanie, które w tej Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie albo o miłości Boga i bliźniego daje Jezus. Ta lekcja jest dana nie postronnym, ale konkretnej osobie, uczonemu w Piśmie, któremu Jezus mówi: i ty czyń podobnie. I podobnie do nas uczonych w Piśmie, współczesnych uczonych w Piśmie, księży, zakonników, biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych, mówi dzisiaj Jezus: idź i ty czyń podobnie. Z drogi do Jerycha, dla Deonu i dla wszystkich ludzi dobrej woli, ojciec Wiesław Dawidowski.